Hej wszystkim, Maja Przyłośny z mojej strony, a ja jestem Dis, to jest koniecznie jak z Outlast. Niestety Outlast w pewnym momencie przestał działać, dokładnie na 7 minucie nagrywania, więc niestety tego momentu nie będzie z gry. I szybko mam wyjaśnić, co w tym momencie się działo. Oczywiście nie z mojej winy wszystko się stało, więc wiadomo, chill. Otóż wyskoczyliśmy z kanalizacji, tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, i co oczywiście zaczął nas gonić gruby. Grubego minąłem bardzo szybko, w minutę dokładnie, i doleciałem do windy. I najważniejsza część, znaczy jedna z najważniejszych części, to jest to, że gruby został zabity przez Wallridera, czyli ten cień, który nas wtedy gonił, kiedy byłem na dworze i wtedy, kiedy nam zrobił tego psikusa. Ale to nieważne, pewnie to pamiętacie. Najważniejsze jest to, że trafiliśmy na właściciela całego tego kompleksu psychiatrycznego, który chciał, żebyśmy pomogli mu zabić Billego, bo tak się nazywa cień, który teraz nas goni. Musimy to robić poprzez wyłączenie jego wspomagania życia, co zaraz będziecie widzieli na filmie, ale niestety tej części, kiedy przed nim uciekałem i kiedy rozmawiałem z tym doktorkiem, nie ma. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Jeżeli mi wybaczycie, to piszcie w komentarzach, ale niestety widzicie, Action nie chciał mi mojego pliku odzyskać, także zapraszam was do oglądania. Jeżeli będziecie mieli jakieś luki fabularne, to zawsze można zobaczyć tą część u kogoś innego, ale i tak wszystko wam wytłumaczyłem tak, jak miało być. Także miłego oglądania i strachania się. Program Outlast przestał działać w takim momencie. Dopiero, wiecie, otworzyłem drzwi nagle. Outlast przestał działać. Po co ma działać, kiedy nie musi działać? Przyszliśmy w tą stronę, prawda? W tym momencie nas zaatakowało coś, no ale myślę, że wszystko będzie dobrze i wrócimy do naszego kolegi, który zaraz się tu pokaże. A ja idę już tu. Się schowam przed nim. Idziesz do nas? Nadzieję, że nie ma nic przeciwko temu, że rzeczy się zdarzają. Ej, zniknął. Dobra, trudno, poszedł to poszedł. Ja tam się nie kłócę. Nie chcesz ze mną pogadać? Nie chcesz ze mną pobyć? To nie! Dzień hop. O! Dzień duszków. Dzisiaj mamy, więc powinno być ok. No, jeżeli dobrze się nie mylę, to ten film zostanie wznany w dzień chłopaka, więc też mu rzucimy temu rodziny. Tak przynajmniej planowałem. Jeżeli nie planowałem w dzień chłopaka, to sorry. Ale się trzymam terminu, więc nie ma takiej innej opcji. Arara! Morphogenic Engine Chambers, a w tą stronę. Mnóstwo dziwnych wejść w tą stronę. Ja zamykam drzwi za sobą, bo wiem, że i tak będę nimi uciekał. Zajebiście. O, otwierają się. Specjalnie dla mnie otworzyliście te drzwi. Wow! No to trafiłem w niezłe miejsce. Jako, że na razie duszę Kasper nas goni, więc się nie będę zbytnio rozglądał. Witam was, panowie i panie. O, chyba ty jesteś Billy. Identycznie wyglądasz jak ten duszek. Czyżbyśmy musieli... O! To faktycznie on! Ej, cześć! My się znamy. Ty jesteś moim kolegą. Bardzo cię lubimy. O, ten chyba umarł. Tam sobie znamy jakieś wyjście na górę, ale tu coś jeszcze jest w tym miejscu. Sprawdzimy, co tutaj mamy. A tutaj mamy kolejną krew, czyli Billy! Już tutaj był. Jej! Kolejne krew, kolejna krew. Kolejne fajne rzeczy na nas czekały. Czekaj, szukam w ogóle? Drzwi? Tu coś jest? Nie, kurka jakiegoś szukałem, pamiętam. Co Valve? Na szczęście, że grałem w CS-a, to wiem, że Valve znaczy kurek z ich loga. Nie przekręcać kurka. Whatever you say, I don't care. Cut off the electric supply. Oj, Billy wskoczył na górę. Idiota, mógł mi po prostu odciąć drogę. Ale dobrze, że to zrobił, co miał zrobić. Przynajmniej się nie muszę o niego martwić. Ale wkurzająca ta postać jest. Tutaj dochodzimy do wniosku, że tutaj bardziej chodziło o naukę niż o... niż jakieś nie wiadomo jakie fantastyczne rzeczy, jeżeli chodzi o potwory, które pojawiły się tutaj. Nie ze względu na to, że o, mamy fantasy world, ale przez to, że naukowcy się bawili ludźmi. Czyli to znaczy, że ich miało być więcej tak naprawdę. Okej. Tu jeszcze nie byłem, więc podejrzewam, że electricity będzie po tej stronie. Tak, będę musiał tędy uciec, ale... przyciskam się przez beczułki. Chyba nie będę zwalniał na razie. Zwalnianie w tej grze jest złe.
A on i tak się przez te drzwi prześlizgnie, nie ma co, nikt nie będzie rozwalał. I'm coming home. Nasz reporter chyba parę kilo straci, biegając po tych schodach. Już stracił kilka palców, dwa dokładnie. W każdym razie to kilka. Gdzie mam iść? Jeszcze tych schodów jest tyle. I jest ciemno, jej! Do tego skoku wystarczająco zmotywował mnie Duszek Kacper. Idę w tą stronę, bo tu mi się wydaje, że zawsze idziemy na prawo. Jest! Kolejna komora! To by nas nie widział. Ciekawy jestem, co to jest za gaz. Tak nie idę do jakiegoś, nie wiadomo jak, czystego miejsca, więc... Go! Jest! Jedyne miejsce, którego mogę pójść, to świecące się na zielono. Sam to zrobisz, czy ja mam ci pomóc? Myszką? Nie, nie muszę ci pomóc myszką. Więc znowu biegnę szybko, jak najdalej stąd, żeby tylko Bibi nie dorwał mnie już. Chodźmy stąd. Będę wam szczerze, że idę na pałę. Ale mam nadzieję, że to chodzenie na pałę mi wyjdzie na dobre. Nie muszę się zastanawiać nad tym, co robię. Uwierzcie mi, komentowanie i myślenie jest głupie. O nie! Pa, jump! Mogłem sprawdzić kamerą, czy on tam jest. I pewnie teraz umrę. O, złapałeś mnie znowu. Zniknąłeś gdzieś, czy mi się zdaje? Halo? Nie ma go nigdzie? Jest! Jak żeby go mogło nie być? Gdzie mam iść, by nie patrzyłem? Powiedzcie mi, nie powiedzcie mi, bo nie jesteśmy na live. Whatever! Nie byłem w tych drzwiach! Oczywiście sam te drzwi zamknąłem. Co mam z tobą zrobić? Nie wiem. Jest! A, ewidensu nie wziąłem. A więc to byłeś ty, Billy. Jebę. I co, będziesz mnie teraz bił, ta? Pilnuj kamery, jedyny dowód na to, co tu się działo. I tak rozwali mnie. Billy, zostaw mnie, serio. Okej. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale Billy tak jakby we mnie wszedł. Ale jakoś nie widzę, żeby nasz bohater to odczuwał w jakikolwiek sposób. Albo go zabiliśmy, albo we mnie wszedł. Nie ma innej możliwości. Będzie, że to jest miejsce, w które mam iść. Słyszę jego tak jakby szept ciągle, więc... Nie wierzę, żeby on tak łatwo się podał, żeby... Studio Red Ball Rails w taki sposób chciał zakończyć grę. Mogę wyjąć kamerę? Niezbyt. No ale wam powiem, że gra była dość przyjemna. Nasz reporter, wielki bohater narodowy, teraz pewnie weźmie kamery i odda ją w dobre ręce. Idź do przodu, nie narzekaj, stary. Życie youtubera jest ciężkie. I tak będą hejterzy, którzy będą hejtowali twój materiał, powiedzą, że fake. Nie ma go nigdzie? Trudno. Frajer, zabawa go mija. Wiecie co? On serio chyba w nas wszedł. Bez przyczyny byśmy nie słyszeli chyba tego, co on... tych dźwięków, które on wcześniej miał. No chyba, że nas ciągle goni albo chodzi za nami. Whatever, nie! Zostawcie mnie, ja jestem tym dobrym. Ja jestem tym dobrym. Widzicie? Kto miał rację? Ja miałem rację. Jesteśmy...
Chyba ich zabiłem wszystkich. Bardzo, że tak powiem, niespodziewane zakończenie. Ale jeżeli wam się podobało, to piszcie w komentarzach. Jestem ciekaw waszej opinii. Oczywiście trochę mnie to zdziwiło, że w taki sposób zakończyliśmy grę. Spodziewałem się czegoś innego, że wyjawimy te dowody, ale to byłoby zbyt proste i takie niekonwencjonalne zakończenie mi się podoba. Jeżeli macie podobne gry, piszcie w komentarzach, podzielcie się z znajomymi, że wam się podobało. I to na tyle. Żegnamy Outlast, witamy kolejne nowe serie. Do zobaczenia w kolejnym horrorze. Do zobaczenia.